Dzień dobry, Wojtek Sokół, zwany również Adamem Michnikiem. Jakub Żulczyk, zwany Jakubem Żulczykiem. KN, Wini oraz Mateusz Natali z Popkillera. Dzisiaj sobie gadamy tutaj o tym, czy w Polsce przypadkiem nie ma za wielu raperów. A ja chciałbym zapytać się trochę przewrotnie was, jakich raperów brakuje? Wyrazistych. Takich, których się nie porówna z nikim innym. W sensie, wiadomo, słuchacze też mają takie tendencje, że ktoś się pojawia, ten brzmi jak ten, tak doszukiwanie się kopie na siłę, ale taki właśnie wystarczy raperów... Wystarczy być grubym, już jest polski których... Fat Joe. Trzeba się pogłowić, żeby właśnie, znaleźć porównanie. No Kękę jest myślę właśnie przykładem takiego rapera, że nawet jak głowią się ludzie, do kogo go tu można przypiąć, kogo on kseruje, no to nie udaje im się wymyślić. No, nie widać takich porównań. No a ty co powiesz? Jakich raperów brakuje w Polsce? Czy w ogóle jest jakiś taki przestrzeń, którą byś chciał zapełnić? Nie, wydaje mi się, że nie. Że... No, kompletną scenę można powiedzieć. Tak. A na przykład... Gangsta raperów nie ma w Polsce. Tak, nie ma gangsta raperów. No bo myślę, że wiesz, czasy się trochę pozmieniały. Dzisiaj ci gangsta raperzy, którzy są w Stanach, to przecież to są klauny, nie mają za wiele wspólnego z gangsterką. Więc wydaje mi się, że zawsze, wiesz, mamy monitoring. Zawsze gangsta raper jest klaunem gangsterów. Mamy dosyć mocną inwigilację Facebooka i innych tego typu. Ostatnio w ogóle rozkminiłem zajebistą fazę. Wiecie, kto był najzajebistszym gangsterem na świecie? Gangsterem czy gangsta raperem? Gangsterem. Kto jest najzajebistszym gangsterem na świecie? Był. Z żyjących czy z bohaterów? No był, filmowych? Skoro był. Był, no nie żyje, no zdradzę. Odpowiedź. Najzajebistszy gangster, najlepszy, największy, gangster na świecie. Ja wiem, kto nim był. Czyżby przypadkiem Hugo Chavez? Nie wiem, kto to jest nawet. Czyli nie on. Nie. Marlon Brando. Marlon Brando był najzajebistszym gangsterem na świecie. Miał wszystko to, o czym marzy każdy gangster. Szacunek, miłość, pieniądze, sławę. Miał wszystko to, do czego wszyscy gangsterzy dążą, żeby mieć. Tylko nie od całej tej brudnej roboty, której oni tak naprawdę nienawidzą. Był najzajebistszym gangsterem. To przecież prawda. Gangsterzy chcieli być jak on. To prawda. Może Al Pacino bardziej też wszyscy gangsterzy. Ale to wydaje mi się, że Marlon Brando bije jednak Al Pacino. Ojciec chrzestny. No. Ale to jest klasyka, w sposób jak on mówi. To prawda. To prawda, ale powiem ci szczerze, że w takim razie to masz jeszcze szansę. No. Ale z czym? Z gangsterapem? Być najlepszym gangsterem na świecie. Ja tak myślę, właśnie zastanawiam się, czy w tą stronę nie pójść. No, Wojtek, wracając do twojego pytania, bo tak sobie to przemyślałem o tych, czy według mnie, kogo brakuje jeszcze, jakich raperów na tej scenie, to myślę takich, którzy robią show. Tego mi brakuje. Tego mi brakuje. Jednak dalej jest to troszeczkę takie, kurwa, brakuje mi słowa. No nie ma show. Nie ma mało. Masz na myśli też takich raperów, których nawet jak ktoś powiedzmy nie jara się płytą, to pójdzie z ciekawości na koncert. Na koncert. Bo na koncercie jest rozwój. No. Płyta może być nie podobać, tak mówisz, może mi się nie podobać, ale przejdę się na jego koncert, bo wiem, że będę się tam zajebiście bawił. Ja jak choćby ten Machine Gun Kelly wspomniany, prawda? Jak jest jeden klip Welcome to the Rage z jego mixtape'u, w którym są urywki z koncertu i on robi na przykład takie opcje, wiadomo, stage diving jest klasyczną opcją, ale żeby chować za DJ-ką ponton, rzucać ten ponton w publikę i w nim sobie płynąć, to już jest... I wiesz, to bawi, takie proste rzeczy, a jednak bawi to publiczność i wtedy publiczność się dobrze bawi. Albo robi salta z budki ochroniarzy w publikę. No, tak właśnie, tego brakuje w Polsce moim zdaniem. Jeśli chodzi o koncerty. Rozumiem, no to jest cenna uwaga. Więcej zakończyć na scenie i księży. Tancerek sztucznych ogni. Pikej, ostatnio wyciekła jakaś korespondencja Pikeja z kimś, kto rzekomo chciał zorganizować koncert. Pikej powiedział, że jego koncert kosztuje 20 tysięcy, ale to zależy od tego, czy będą tancerki i sztuczne ognie. Naprawdę. Ja to czytałem gdzieś. Ja powiem, wyjątkowo dużo czasu poświęcony Pikejowi jak na hip-hopowy program. Tylko promujesz chyba. Skot, mam z nim daną umowę. Sedną ze spadku, bracie, 50 koła i wiesz, dlatego o nim tyle mówię. Zaraz się okaże, że po prostu Pikej jest jakiś i zapełnia idealnie no tę lukę. Nie jest jakiś no tak to jakiś. Hej, okay, motherfucker. I robi show w Ferrari, więc wiesz, wszystko się zgadza. Wracamy po klipie. Za mało Pikej. Wracamy po klipie, ale już nie będziemy grać o Pikej. Wpadłeś kiedyś po prostu, wiesz, w towarzystwo, powiedzmy, 5 pijanych raperów, którzy zaczynają robić YouTube party?
zawsze jestem jednym z tych pięciu. Nienawidzę tego. 15 sekund zmiana. Ale sprawdź to, no fajne, ale nie.